ofiarą dziękczynienia, uwielbienia Pana Boga, przebłagania i prośby. Cieszymy się, że wysiłek pracy rąk ludzkich jest włączany w Eucharystię. Bardzo serdecznie dziękuję Panu, a także całemu komitetowi organizacyjnemu za nadesłanie zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości Dnia Strażaka, połączonej z zadaniem do eksploatacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Łańcuch i przekazaniem do użytku nowego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Sołoczynie. Gratuluję tak wielu i tak ważnych dla określonych społeczności lokalnych uroczystości. Niestety, przybyć nie jestem w stanie, ponieważ wcześniej przyjąłem inne zobowiązania. Niemniej jednak zapewniam u duchowej łączności, a księdza Dominika doktora Dariusza Kujawę, proboszcza i kustosza w Łazówku, deleguję jako mego osobistego przedstawiciela na tychże wydarzeniach. Gorąco pozdrawiam pana wójta, cały zarząd oraz radę gminy. Nie muszę nawet pisać, jak bardzo ciepło pozdrawiam druhny i druhów strażaków oraz wszystkich uczestników powyższych uroczystości z ich duszpa strażami na czele. Mówienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieka. Przedstawmy nasze ufne prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby mu nigdy nie brakowało świadków Ewangelii na miarę świętego Floriana. Wszystkim za wspólną modlitwę.